Szczęść Boże i dobry wieczór. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Katolizatora. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z panem Dariuszem Kamysem z kabaretu Hrabi o tym, czy Pan Bóg ma poczucie humoru. Więc można powiedzieć, założyliśmy, że Boga można usłyszeć, można go zobaczyć w pewnym sensie w wydarzeniach swojego życia. Można też dostrzec to, że lubi człowieka rozbawić, ale dzisiaj chcemy podejść do tematu obecności Boga w życiu człowieka w sposób całkiem inny. Chcemy zadać sobie pytanie, czy Bóg jest Bogiem milczącym i nieobecnym? Myślę, że to jest doświadczenie wielu z nas, takie milczenie czy poczucie milczenia Pana Boga, Jego nieobecności, Jego niezainteresowania naszym życiem i naszymi problemami. Dlatego zachęcam Was serdecznie do zadawania pytań naszym gościom, do dzielenia się świadectwami na temat obecności Boga w Waszym życiu. A naszymi gośćmi są ojciec Leonard Bielecki, duszpasterz akademicki i poakademicki, katecheta i przewodnik grupy wyciszenia w poznańskiej pieszej pielgrzymce oraz ojciec dr Franciszek Chodkowski, doktor dogmatyki, wykładowca akademicki i wzięty rekolekcjonista. Tak nam się przedstawiają na swoim kanale YouTube bez sloganu. Witam ojców bardzo serdecznie. Pokój dobro. Pokój dobro, witajcie. I z nami jest również pewien dwudziestolatek pochodzący z Gdańska, członek duszpasterstwa akademickiego Lux Cordis, Darek Pitroch, którego też serdecznie witam. Witam, dobry wieczór, szczęść Boże. Możecie się zastanawiać, że to jest jakaś taka mieszanka dzisiaj. Mamy dwóch ojców franciszkanów, którzy stali się influencerami, zanim to jeszcze było modne. Na YouTubie zamieszczali filmiki, zanim YouTube powstał jeszcze. Czy to jest prawda, że od 2007 roku ojcowie działają w internecie? Taką informację znalazłem. Tak, tak. To jest najprawdziwsza prawda, chociaż zdumiewająca także nas, bo tak to już gdzieś tam w krew weszło, nie, że nagrywamy, ale dość długo już jesteśmy. No. Chciałoby się powiedzieć, nie liczę godzin i lat, ale rzeczywiście 2007 rok to były początki, tak. Jeszcze pamiętam takim sprzęcikiem, malutkie aparaciki były. Oj, co to były za początki. Matko, ja miałem 17 lat, jak ojcowie zaczęli działać w internecie. Darek miał, uwaga, 6, do szkoły szedł dopiero. A dzisiaj wszyscy razem spotykamy się, żeby porozmawiać o Panu Bogu i o tym, w jaki sposób On się w życiu człowieka objawia. Chciałbym, żebyśmy dotknęli tematów takich poważnych, może już wiele razy też przewałkowanych, ale każde pokolenie kolejne mierzy się z podobnymi pytaniami. Jak to możliwe, że dobry Bóg stworzył świat, w którym możliwe jest zło i tak dalej, i tak dalej. O tym chcemy dzisiaj mówić i na ten temat zachęcam, żebyście też wypowiadali się w komentarzach. No dobrze, to zaczynamy naszą rozmowę od prostego pytania. W jaki sposób, bo prostego w wypowiadaniu, w jaki sposób można doświadczyć Boga w swoim życiu? Jakoś poczuć, zobaczyć, usłyszeć, na jakie sposoby On nam się objawia. Może zacznijmy od najmłodszego wśród nas, bo może paradoksalnie jemu łatwiej będzie to doświadczenie Pana Boga, Jego obecność nam ukazać. I odzywa się ojciec Leonard. Nie, okay. Darek, proszę. Doświadczenie Pana Boga, jaki On jest, jak można Go zobaczyć, poczuć, albo nawet usłyszeć, jest dzisiaj nadal żywe. Mimo że zdaje się nam, że łatwiej było Boga poczuć wtedy, kiedy stał się człowiekiem i chodził po ziemi,
to dzisiaj poprzez Ducha Świętego również można go usłyszeć, zobaczyć i w pewien sposób też poczuć. Oczywiście nie tyle zmysłami, ale przede wszystkim dzięki wierze. Dzięki wierze. I chciałbym na początku też dać takie świadectwo, które bardzo mnie poruszyło, jak można naprawdę Boga usłyszeć. I to świadectwo wiąże się z tym, że gdzieś na początku tego Wielkiego Postu, który ostatnio przeżywaliśmy, ja sam przeżywałem taką ogromną stratę, bo dopiero po 3 miesiącach zdałem sobie sprawę, że utraciłem pewną osobę w moim życiu, taką bardzo ważną, z którą wiązałem przyszłe plany, przyszłe życie. I wtedy zobaczyłem, że w ciągu tych 3 miesięcy od tego momentu byłem w takiej masce, że jestem silny, ale tak naprawdę jestem słaby. Miałem takie poczucie, że potrafię zamaskować ten taki ból, który jest we mnie, a w końcu on na początku postu, on się uzewnętrznił bardzo mocno i przeżywałem taki ogromny, ogromny ból, taką stratę po takim dopiero długim czasie. I po takim udawaniu tego, jak jestem silny. I w czasie takiej szczerej rozmowy z Panem, takiego żalenia się przed Nim, dlaczego nie interesuję się tym, co jest dla mnie ważne, dlaczego nie interesuję się moimi emocjami, tym, co też ze mną się dzieje, a tylko duchowością. Dlaczego po takim długim okresie nadal jestem w tak dalekim miejscu od Niego? Dlaczego nie słyszę Go? Dlaczego Go nie czuję w swoim życiu? Dlaczego nie widzę, że On mnie prowadzi? Po takiej rozmowie z Panem przyszło do mnie jedno powiadomienie na telefonie i zobaczyłem, że jest to odnośnik do pewnego posta. Ten post otworzyłem, przeczytałem, co tam było napisane i kiedy to przeczytałem, to było dla mnie tak ogromne wstrząśnięcie, bo w tym poście była odpowiedź Pana Boga na to, co właśnie przeżywam. Była w tym odpowiedź, że Bóg zna moje poranione serce, takie bardzo zostawione. Mimo, że staram się być silny, On wie, że jestem teraz potrzebujący i że On chce przyjść do mnie jako uzdrowiciel. Kiedy przeczytałem ten post, tak nie mogłem się jakoś uspokoić, więc poszedłem do łazienki, tak mocno to przeżywając. Otworzyłem Pismo Święte, bo chodził mi nadal po głowie jeden fragment i otworzyłem. I jest to 43 rozdział Księgi Izajasza. To jest: nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu. Ty jesteś mój. Te słowa były ogromnym takim potwierdzeniem tego, że Bóg wcale nie jest mi daleki, że On jest bliski i że chce teraz do mnie przemawiać. I przemówił do mnie w tym doświadczeniu miłości, tym, że to słowo bardzo mocno, to słowo opowiadało moje życie. Słowo opowiadało moje życie, co teraz przeżywam, jaką trudność. Jednocześnie to doświadczenie tego, jak Bóg jest mi bliski w takim ogromnym cierpieniu, dało mi taką ogromną motywację do słuchania Pana dalej. To było takie moje też pragnienie, żeby słyszeć głos Pana. I tym słyszeniem jest dla mnie czytanie Słowa Bożego, które zacząłem od tego momentu regularnie czytać. Miałem z tym problemy, żeby sięgnąć po Biblię i żeby ją czytać, żeby ją rozważać. Ale w końcu właśnie zechciałem całym sercem słyszeć to, co Pan mówi, co mówi do mnie. Nie? Także takim świadectwem chcę się podzielić na początek i powiedzieć, że On naprawdę daje się znaleźć. Jeśli Go szukałem całym sercem, to Go znalazłem. I przemawiał do mnie, i przemawia dalej do mnie. Dziękujemy Darkowi za to jego osobiste świadectwo. Kiedy go słuchałem, to zrodziło się we mnie pytanie, które chcę ojcom zadać. Dlaczego Boga trzeba szukać? Dlaczego trzeba wytężać słuch, gdzieś dopatrywać się jego działania? Czy on po prostu nie mógłby w taki sposób... Dobra, to chyba się poprawiło. Tak, wracamy do... Tak, poprawiło się. No dlaczego Panu Boga trzeba szukać? Pytanie? Czy...
A, dobra, tak. Słyszeli. Okay. Ja myślę, że to jest, to nie wiem, czy do końca to pytanie też tak by musiało brzmieć, że my Boga musimy szukać, raczej musimy się przekonać o tym, że On jest obok, bo my w Nim jesteśmy, w Nim się poruszamy, w Nim istniejemy i to my tak mówimy, że idę poszukiwać Pana Boga, ale Bóg jest już obok, to On nas nigdy nie zostawia. My możemy zastanawiać się, jak to się dzieje, że my tracimy Boga z perspektywy naszego życia. No, że On tak będąc obok nas, jest dla nas niewidoczny. Nie? To jest pytanie i co nam Pana Boga przesłania i jakie doświadczenia sprawiają, że my gdzieś tam, ktoś tak mówi, że wychodzimy w to, nie, na poszukiwania Jego, no ale my jesteśmy w Bogu. To właśnie można powiedzieć, wystarczy otworzyć się na to, co jest poza nami, nie tylko na to, co jest w nas, ale to, co jest poza nami. Ten Pan Bóg jest na wyciągnięcie ręki właściwie w każdym wymiarze i w takim wymiarze namacalnym. No, święty Franciszek na przykład dostrzegał Boga, zresztą nie tylko on, wielu z nas to robi. W świecie stworzonym, on wychwalał Pana Boga, widział cuda, widział piękno i on mówi, no musi być Pan Bóg. No Pan Bóg do mnie mówi przez ten świat stworzony. Ale jest też faktem, że wiele osób i wiele postaci biblijnych i Starego Testamentu i wielu świętych przeżywało coś, co my nazywamy nocą ciemną, a więc takie doświadczenie poczucia opuszczenia przez Pana Boga. Zresztą to jest tęsknota, która wybrzmiewa również z psalmów. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. To jest, jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Ciebie. Dlaczego Pan Bóg tak robi? No, jak się kiedyś z Panem Bogiem spotkamy, to Mu zadamy to pytanie. My możemy ewentualnie się domyślać, jaka jest ta Boża pedagogika. A może to jest właśnie tak, że Pan Bóg chce, żebyśmy całkowicie Mu zaufali, żebyśmy nie poszli za jakimiś, przepraszam za to sformułowanie, gadżetami, którymi Bóg nas ciągle, że tak powiem, będzie raczył, ale oczekuje na naszą taką miłość, która jest totalnym zaufaniem, choćbym przechodził przez ciemną dolinę, tak? To ja wiem, Panie, że Ty mnie poprowadzisz. Nawet jeżeli wielu rzeczy w swoim życiu dzisiaj nie rozumiem, to wiem, że Bóg rozumie. I być może chodzi, tak myślę, ja tak tego doświadczam i z perspektywy też czasu, z perspektywy lat widzę, że w sytuacjach, których ja przed laty nie rozumiałem, co więcej, modliłem się o pewne rzeczy, konkretne rzeczy, a Pan po prostu robił totalnie na odwrót, wierzcie mi, totalnie na odwrót niż to, o co prosiłem. To były długie dni, miesiące w pewnych sprawach, a Pan Bóg zrobił inaczej. Ale z perspektywy czasu, z perspektywy lat, myślę, że realizują się, i to chyba w życiu wielu z nas, te słowa, które Pan Jezus mówi do świętego Piotra tam w Wieczerniku. Piotrze, tego, co ja teraz czynię, ty tego nie rozumiesz, ale potem będziesz to wiedział. I myślę, że pewnych doświadczeń, przez które Bóg nas przeprowadza, my teraz nie rozumiemy, ale potem będziemy to wiedzieli. Ja to jeszcze widzę to też w ten sposób, że człowiek, kiedy przeżywa rozmaite trudności, bo chyba to poszukiwanie Boga jest szczególnie potrzebne, kiedy my przeżywamy trudności, bo kiedy jest dobrze, to my widzimy Pana Boga, to też chcemy Mu dziękować, jakoś tak jest to naturalne dla nas. Natomiast samo doświadczenie jakiegoś cierpienia, jakiegoś odosobnienia, jakiejś nocy, to o którym mówiliśmy, oczywiście, to sprawia, że my zaczynamy tego Pana Boga szukać, to czy pytamy się, gdzie Ty, Panie Boże, jesteś? To znaczy, bo to pytanie, moim zdaniem, jak sformułujemy, jak zrozumiemy, co to znaczy, że ja poszukuję Boga? Czy go nigdzie wokół mnie nie ma i ja teraz zastanawiam się, gdzie On jest, co ja muszę, żeby do Niego dotrzeć? Czy po prostu to poszukiwanie Boga moglibyśmy zrozumieć jako tęsknotę za Nim? I w związku z tym to jest pytanie, jak ja realizuję lub jak ja nasycam tę tęsknotę za Bogiem? Ja nawet bardziej bym tak to widział, nie? Bo to jest, kojarzymy te słowa, Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza, nie? Czyli że ciało moje tęskni za Tobą, dokładnie, jak zeschła ziemia łaknąca wodę. Czyli ja jestem wytęskniony Boga i to nie jest teraz tak, że ja muszę Go szukać, tylko ja muszę nasycić tęsknotę, którą mam w sobie, bo tak jak mówię, no on jest obok nas, on jest Bogiem bliskim, on pozwala się znaleźć tym, którzy Go szukają. Natomiast oczywiście zawsze te ciemne strony naszego życia, które są czasami zawinione przez nas, czasami są niezawinione, znaleźliśmy się w jakichś okolicznościach,
przez nas totalnie niechcianych, niezaplanowanych, no one wywołują w nas jakieś poruszenie. Ja tak sobie myślę, że kiedy są takie ciche dni w relacjach, kiedy jedna ze stron się nie odzywa, to czujemy, że coś jest nie tak, pytamy się, czy wszystko u ciebie w porządku, prawda? Czy się gniewasz na mnie, czy coś się wydarzyło, bo ta druga osoba milczy. I czasami Pan Bóg się odsuwa i milczy, myślę, że właśnie po to, abyśmy zaczęli bardziej, abyśmy do niego przygnęli bardziej. Tak, żebyśmy nie szli, tak jak mówiłem, za tymi gadżetami, ale żeby to rzeczywiście była taka tęsknota naszego serca. Z drugiej strony jeszcze, bo trzeba też spojrzeć na to z tej strony, że pamiętajcie, że jest szatan, nie? Który niestety też działa, który nam fałszuje obraz Pana Boga. Szatan jest genialnym iluzjonistą i tak potrafi człowieka omotać, tak mu potrafi zamieszać w umyśle, że człowiek zaczyna się odwracać od Pana Boga i zaczyna szukać dobra bez Boga. I błądzi. I po prostu człowiek błądzi, sam schodzi z tej drogi, która prowadzi ku Panu Bogu. To nie oznacza, że Pan Bóg przestaje nad nim czuwać. Przecież wiemy dobrze o Bożej obecności, ale człowiek czasami sam się odwraca i potem, żeby skierować ten wzrok na Pana Boga, musi się nawrócić. To jest genialny obraz, bardzo, bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy kojarzycie, kiedy niewiasty poszły do grobu po śmierci Pana Jezusa, żeby szukać ciała, one się pochyliły nad grobem. Ten ogrodnik, czy ta postać, która wzywa Maria zaczyna szukać żyjącego wśród umarłych. Jest pochylona nad grobem, nad śmiercią, nad tajemnicą przemijalności. I dopiero kiedy odwraca wzrok, i to właściwie dwa razy się odwraca, widzi zmartwychwstałego. My czasami rzeczywiście spuściliśmy wzrok na sprawy doczesne. Straciliśmy Boga z perspektywy naszego życia. To jest tak jak ten Abraham, który zamknął się w swoim namiocie, a Bóg mówi: wyjdź z twojego namiotu, wyjdź, spójrz, rozejrzyj się. To jest twoja obietnica, zobacz, jakie są liczne gwiazdy na niebie, tak będzie liczne twoje potomstwo, ale wyjdź, podnieś głowę, pozwól się pociągnąć przez Pana Boga. Myślę, że to działanie złego ducha, tego kłamcy i iluzjonisty sprawia, że my sami niestety niekiedy chodzimy ze spuszczoną głową i jakoś tego działania nie potrafimy dostrzec. Ojcowie powiedzieli o nocy ciemnej, poruszyli ten temat, ale chciałbym... Tak, ja też swego czasu w seminarium bardzo się tym tematem interesowałem, ale chciałbym do niego podejść trochę inaczej, bo noc ciemna to jest jednak pewien etap w rozwoju duchowym. To nawet nie jest etap początkowy, to jest prawie, że przy szczycie, można powiedzieć, już duchowości, człowiek doświadcza tego typu oczyszczenia. Jak teraz rozpoznać, czy to jest rzeczywiście moja noc ciemna, czy po prostu wynika to poczucie opuszczenia przez Boga, Jego milczenia, wynika po prostu z tego, że ja duchowo nie jestem rozwinięty i po prostu jestem ślepy i głuchy na Pana Boga. To ojciec specjalista. Ja specjalista. To jednak to DR przed nazwiskiem do czegoś zobowiązuje. No tak, no pewno do przeżywania nocy ciemnych też, które były. No, ja opowiedziałem o tej swojej takiej może quasi nocy ciemnej, to nie była taka noc, którą przeżywają mistycy, to pewno mnie to nie spotka, bo to, tak jak ksiądz zwrócił uwagę słusznie, że to jest bardzo wysoki poziom życia duchowego. Nie wiem, ja po prostu nie wiem. Wiem tylko jedno, kojarzę taką wypowiedź matki Teresy, która też przeżywała taki czas, kiedy to trwało długo, kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat, kiedy właściwie w tym życiu duchowym nic nadzwyczajnego się nie działo, ona po prostu robiła to, co do niej należało. Po prostu chodziła na modlitwy, chodziła na adoracje, bez egzaltacji jakichś wielkich doświadczeń duchowych. Ona po prostu robiła to, co do niej należało. I myślę, że po prostu po owocach się poznaje. To znaczy Pan Bóg na pewno nie będzie nas doświadczał ponad nasze siły. Ja mam takie osobiste przeświadczenie. Nawet w tych trudnych momentach, które były, w tych
trudnych, bardzo trudnych, czasami bardzo bolesnych, nawet grzesznych momentach, mam doświadczenie, że Pan Bóg dawał światło. Mam takie doświadczenie, że w tych bardzo trudnych momentach Pan Bóg daje światło, żeby iść w stronę tego dobra, które Pan Bóg cały czas podpowiada. I myślę, że od tego jest kierownik duchowy, od tego jest spowiednik, od tego jest życie sakramentalne. Ja jestem przekonany, i to jest moje doświadczenie, że Pan Bóg przyprowadzi przez ten czas. I tak samo jak jest góra Golgota, tak samo jest góra przemienienia. A właściwie to jest tak, że jest góra przemienienia, góra Golgoty, góra w niebo wstąpienia. Myślę, że przez tą Golgotę, przez ten ogrójest, przez to osamotnienie każdy w większym lub mniejszym stopniu przechodzi. Ale właśnie to takie jest, jeszcze raz powiem, moje doświadczenie, to co jest pewne, to trzymać się Pana Boga, trzymać się, odwołuję się znowu teraz do Matki Teresy, tego, co jest fundamentalne, czyli modlę się, chodzę na adorację, korzystam z sakramentów, po prostu jestem cały czas w Kościele. Weszliśmy tutaj na dość wysoki poziom mistycyzmu. Jak ojciec Franciszek mówił, to aż wstałem do swojej tablicy, którą takiej korkowej, którą mam od czasów seminarium, żeby znaleźć tam karteczkę, którą zapisałem właśnie będąc jeszcze klerykiem. Cytat ze świętego Jana od Krzyża. Gdy zatrzymujesz się nad czymś, przestajesz dążyć do wszystkiego. Aby dojść całkowicie do wszystkiego, musisz zaprzeć się siebie całkowicie we wszystkim. A gdy dojdziesz do posiadania wszystkiego, masz to posiadać, nie pragnąc niczego. No, ten cytat mi towarzyszy, ale powiem szczerze, że przejść pierwsze zdanie to jest już wyzwanie. Co dopiero dojść do tego ostatniego zdania, które Jan od Krzyża powiedział. Gdy dojdziesz do posiadania wszystkiego, masz to posiadać, nie pragnąc niczego. Wydaje mi się, że z nami tak jest, tak jak to już dzisiaj tutaj padło, że im bardziej chcemy doświadczać Pana Boga, tym bardziej On nam tak ucieka, jakby właśnie chciał, żebyśmy się nie przywiązali do tego, co On nam daje. Żebyśmy właśnie posiadali to, ale nie chcieli pragnąć tych darów, tylko Jego samego. No to jest naprawdę niesamowite wyzwanie dla chyba każdego, kto z Panem Bogiem w życiu się liczy. Darek, ja mam do Ciebie też takie pytanie. Wyobraź sobie sytuację, kiedy przychodzi do Ciebie ktoś ze znajomych, może już taka sytuacja była, i mówi, że ten Pan Bóg to jest jakaś ściema, ja się modlę, a On się nie odzywa. I co Ty takiej osobie byś powiedział? Bo jest tak, że no, rówieśnika chyba szybciej się posłucha niż gościa w koloradce, tym bardziej jeśli nie jest się gdzieś blisko, w jakiejś wspólnocie. Więc co ja bym takiej osobie powiedział? Na pewno powiedziałbym, że Pan jest Bogiem, który pozwala się znaleźć, to co już wcześniej powiedzieliśmy, tym, którzy szukają Go szczerym sercem. To szczere serce, to ono przedstawia, obrazuje nasze pragnienie, które jest najważniejsze. Czy rzeczywiście, gdy ta osoba, która przychodzi do mnie i mówi, że modli się i modli, ale dalej jakoś nie czuje tego Pana Boga, nie słyszy Go i nie może Go znaleźć, to gdy ona tak pyta, to myślę, że jest to zawsze czas próby. Czas próby, czy to jest największe pragnienie, które teraz mamy. Bo tak często jest, że to tak porównując do takiego biblijnego obrazu, jakim było wyjście Izraelitów z Egiptu, że taka pustynia, czy też takie właśnie szukanie Pana Boga, czy może niesłyszenie Go w życiu duchowym, zawsze jest tym czasem próby. Czy On jest właśnie teraz tym obecnym, największym pragnieniem, czy być może też jakąś zachcianką, nie? Czy On jest ponad inne pragnienia? Bo w takim czasie sprawdzania tego, za czym naprawdę podąża nasze serce, jest bardzo często tak, że oglądamy się za tym Egiptem, że tęsknimy za tym, co było, że wychodzimy z Egiptu, że szukamy Boga,
ale jednocześnie jest to czas próby, czy będziemy na tyle wytrwali i czy to jest nasze prawdziwe pragnienie, żeby dojść do takiej ziemi obiecanej, do ziemi Bożych obietnic, czy może w pewnym momencie wrócimy do tego Egiptu. Bóg jest w trzech osobach, to znaczy, że jest w relacji. On pragnie relacji i powołuje też człowieka do tego, więc gdyby taka osoba, która do mnie przyszła, zaczęła wątpić w to, że Pan Bóg chce przemawiać do niej, to bym się absolutnie z tym nie zgodził, bo Bóg chce przemawiać. Bóg chce pozostawać z nami w takim kontakcie, chce mówić do serc. Ale co warto pamiętać, to że najgłośniej przemówił do nas przez Syna, przez swoje jedyne słowo, przez ten dar zbawienia, okazanie swojej miłości, które dokonało się na krzyżu. Nie, to bym powiedział, że warto dalej trwać w tym, jak w poszukiwaniu Pana Boga, że Bóg daje się znaleźć. No ale to już wcześniej powiedzieliśmy, ojcowie też to dobrze i mądrze bardzo podkreślili. Tutaj w trakcie, kiedy wypowiadali się ojcowie i Darek, pojawiły się też pierwsze komentarze. Monika pisze, Bóg mówi do prawdziwego ja w nas, dopóki udajemy przed Bogiem i sobą, że jest wszystko super, nie wchodząc głębiej w siebie, to nic nie usłyszymy. Tylko jak się zatrzymać w świecie? No właśnie. Czy Bóg jest dostępny podczas bieganiny naszej codziennej? Czy rzeczywiście zawsze potrzebujemy takiego czasu oderwania się, wyciszenia, zatrzymania? Czy jednak można go też w bieganinie spotkać? Ojcowie. Ojciec Leonard, żeby nam nie zasnął. Za późno. Słuchajcie, no to jest pytanie akurat jest do mnie skierowane, co tu dużo mówić, jestem przewodnikiem grupy wyciszenia, tam się idzie i się milczy i teraz pytanie, czy w bieganinie można usłyszeć, w bieganinie moje pytanie. Nie, w ruchu, no genialne, w każdym razie, no my jesteśmy w ciągłym ruchu i to trzeba wziąć pod uwagę, że nawet kiedy my się zatrzymujemy i stajemy przed Panem, to chyba wykonujemy największą aktywność naszego ducha, jaka jest możliwa. Zobaczcie, że czasami człowiek no, jest z jakimś oporem idzie, wydaje mu się jakimś być może trudem modlitwa, nawet wysiłkiem, jakąś pracą, no bo to jest wewnętrznie, my jesteśmy wtedy rozpaleni, to jest największa aktywność ducha, jaka może być, to znane, znaczy spotkanie się ze Stwórcą. Natomiast to pytanie bym, może najpierw, zanim dojdziemy do Pana Boga, przerzucił na jakiś inny kontekst innej osoby. Czy my możemy w biegu mieć kontakt realny, żywy, prawdziwy z osobą, którą kochamy, tak? Jeżeli my się ciągle gdzieś mijamy, ciągle jesteśmy czymś zajęci, czy my możemy mieć kontakt z dzieckiem, z żoną, z chłopakiem, z mężem, ze sobą samym, kiedy ja nie mam czasu pomyśleć nad sobą, w jakim miejscu ja jestem, albo nie mam siły w ogóle na to, nie? No powiemy, że nie, że to wszystko jest takie szczątkowe, że żyjemy tym, co jest bieżące. Natomiast doświadczenie Boga, ona wymaga pewnego skierowania siebie ku Niemu. Tego się nie da zrobić przy okazji. Po prostu się przy okazji no nie da. Jeżeli zrobimy coś takim sercem podzielonym, to co wyjdzie, będzie też poszczępione. No i tu jest być może dla współczesnego człowieka ta przykra wiadomość, zła wiadomość, że jednak Pan Bóg mimo tego, że jest blisko, i bo nie jest problem w tym, że Bóg jest daleko. Tak jak ja tu będę z uporem maniaka to powtarzał. Bóg jest blisko, problem polega, ale można być również blisko osoby w domu, drugiego człowieka i w ogóle nie wiedzieć, co się u niego dzieje. Znaczy, może się okazać, że mieszkamy w domu z kimś, kto naprawdę nas kocha i chciałby do nas zagadać, ale my ciągle coś robimy, ciągle w pędzie. Ciebie nie można nigdzie złapać, jesteś tu, jesteś tam. Myślę, że wielu młodych ludzi to przeżywa, że rodzice nawet może by chcieli pogadać z dzieckiem, ale to dziecko nie może na miejscu usiedzieć. I dopóki nie ma pewnego wysiłku, że ja chcę się z kimś podzielić moim życiem i chcę zastanowić się, w jakim miejscu się znalazłem, no przynajmniej w mojej ocenie to jest ta przykra wiadomość, jak nie wyluzujesz, nie uspokoisz się, nie zastanowisz się, czego ty w ogóle w życiu chcesz, no to mimo tego, że Pan Bóg jest na wyciągnięcie ręki, no przykro mi, po prostu nie doświadczysz go. A jeżeli doświadczysz, to doświadczenie będzie niewspółmiernie małe do tego, jakie by ono mogło być.
bo można Boga doświadczać gdzieś tam, przecież niektórzy też się modlą, czasami modlimy się w biegu, nie? No to gdzieś tam idzie. Ja tak sobie, ja się sama tym złapałem, bo no też jestem człowiekiem, który jest często w biegu, no i teraz tutaj i w biegu się modlę. No z jednej strony byśmy powiedzieli, że czy nie biegając, niestety już nie mogę biegać, ale chodzi o to, że gdzieś idę, gdzieś jadę samochodem, prawda, no to wtedy jest taki czas, powiedzmy, trochę z odzysku, no więc jest to czas, który mogę także poświęcić na modlitwę, ale przyszedł taki moment, że zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem Pan Bóg nie jest przy okazji jazdy, nie jest przy okazji jakiegoś wyjścia, czy ja faktycznie robię mu przestrzeń w moim życiu kosztem czegoś innego, czy kiedy ja mam wolne, to łaskawie się do niego zwracam. No i niestety moja refleksja jest tutaj bardzo tak oskarżająca mnie i smutna. Nie mogę ciągle kogoś ważnego traktować przy okazji. No tak. I myślę, że to jest taka bolączka wielu z nas, że ten czas na to, by realizować słowa też Pisma Świętego, słowa Ewangelii. Idź, zamknij się w swojej izdebce, czyli wycisz się, znajdź taką przestrzeń w swoim życiu, gdzie jesteś ty i Pan Bóg. Przestrzeń, która jest właściwie wydarta z naszego życia. To pięknie też katechizm o tym mówi, a mianowicie, że ten czas na modlitwę to jest często czas wywalczony, taki wydarty, prawda? To trzeba zawalczyć o to, żeby spotkać się z Panem Bogiem. I tutaj jak ojciec posługiwał się tymi analogiami do naszego życia, zobaczcie, że my mamy to samo. Chcę się z kimś spotkać, z kimś, na kim mi bardzo zależy, to ja po prostu muszę to wpisać w kalendarz, muszę to wpisać w terminarz, czasami muszę inne rzeczy poprzestawać, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Nie? I myślę, że to moje spotkanie z Panem Bogiem, z Bogiem, który czeka na mnie, czeka na to, żebym ja Jemu poświęcił czas. To jest niezwykła pokora Pana Boga. Słuchajcie, tak jak Bóg jest pokorny, czekając na nas, aż my łaskawie znajdziemy dla Niego czas, to Święty Franciszek nazywa Boga, ty jesteś pokorą i to jest chyba jeden z przejawów tej Jego pokory. On czeka na nas, on żebrze na czas, by się z nami spotkać. To jest taki dramat wyczekiwania. Tak, Bóg czeka na człowieka, to jest niesamowite. Ojcowie odpowiadali na moje genialne pytanie, to pomyślałem sobie o takiej sytuacji, której byłem świadkiem, będąc kiedyś z kolegą na kolacji. Obok nas siedziała para zakochana, zakładamy, która ze sobą w ogóle prawie nie rozmawiała. Każdy siedział w telefonie. Nie wiem, czy pisali do siebie, pewnie nie. Byli zajęci po prostu innym światem, a nie sobą. I to chyba jest dobre porównanie, że my nieraz na modlitwie nawet jesteśmy tacy wobec Pana Boga. Niby siedzimy przy jednym stole, stole Eucharystii, stole Słowa, ale nas tam nie ma. Po prostu gdzieś fruwamy w obłokach. Właśnie, jak się pozbyć takich rozproszeń na modlitwie? Czy jest jakaś technika specjalna, żeby móc się lepiej skupić, żeby właśnie myśli nam nie uciekały? Ojcowie się zastanawiają, do kącika muzycznego ich odsyłamy, a odpowiada Darek. Tak, to przechodząc na ten temat modlitwy, czy są właśnie jakieś techniki, które pomagają w tym, żeby nie ulegać rozproszeniom? Ja pamiętam, że zawsze miałem taki problem odnośnie uczestnictwa w mszy świętej, że staram sobie przypomnieć, o czym na przykład było kazanie, albo o czym była Ewangelia, czy w pewnym momencie na mszy świętej łapię się na tym, że nie skupiłem się, myślałem o czym innym, myślałem o dniu poprzednim albo o czymś innym i to rzeczywiście rodziło taką nie frustrację, ale taki smutek, też to po prostu, że widzę, że no nie jestem na tyle skupiony i tak bardzo mocno napinałem się z tego powodu, ale myślę, że nie ma co tutaj się napinać, jakby nie tak kurczowo patrzeć na to, że ja teraz ulegam rozproszeniu i myśleć o tym, ale na spokojnie powracać do modlitwy. Jeśli się w jakiejś uczestniczy, a jeśli prowadzi się własną,
to pamiętam Daniel Wojda, który też tutaj był kilka odcinków temu. Miałem okazję uczestniczyć w takim przygotowaniu przed zesłaniem Ducha Świętego, prowadził medytację. I tam właśnie wyjaśnił bardzo taki prosty dla mnie sposób, że kiedy gdzieś myśli tak powodują to, że odpływam od Pana Boga, że już nie jestem przy Nim, to wracać do pamięci o tym, że ja oddycham. Tak koncentrować się na tym oddechu, a jednocześnie, gdy na nim się koncentruję, wiem, że to tchnienie jest też symbolem, jest też odnośnikiem do Ducha Świętego, który jest we mnie. I przez to wchodzę znowu na ten tor myślenia takiego, no powiedzieliśmy dzisiaj, mistycznego, ale też takiego Bożego, które ukazuje to, że, no, że teraz skupiam się na Bogu. Teraz jest mój czas z Panem. Ta świadomość tego, że jestem wyciszony dlatego, bo w całym dniu znalazłem tą chwilę, aby porozmawiać z Bogiem. Ta świadomość właśnie bardzo mocno pomaga wejść w ten czas modlitwy. Zanim jeszcze ojców poproszę na odpowiedź na te kwestie, to jeszcze dołożę im jedno pytanie, bo to też często pojawia się jako jedna z kwestii podczas spowiedzi. Czy rozproszenie na modlitwie jest grzechem? Jeśli tak, to kiedy? No pewnie tu będą właśnie pytali, kiedy. Ja osobiście myślę, że bardzo ciężko jest wejść w taki stan modlitwy, ja ją nazywam jak w inkubatorze, to znaczy, żeby nie było żadnych rozproszeń, bo my nosimy w sobie bardzo dużo emocji tutaj, w sobie rozmaite rzeczy przeżywamy i to nie jest tak prosto, żeby nagle wejść, wyciszyć się, wejść automatycznie w tą relację z Bogiem i trochę jak robot, no, odciąć się od tego, co jest wokół nas. Włączyć firewalla, prawda, który nas ochroni od wszelkich zewnętrznych bodźców. No trochę tak to nie działa, jesteśmy bardzo emocjonalni, jesteśmy żywymi ludźmi. No oczywiście to byśmy zrobili taki pewien podział, że no, rozproszenia na modlitwie będą grzechem, kiedy będą zawinione, nie? I teraz co to znaczy, no to niech już sobie tam można jakoś to dopowiedzieć. No zawinione będą... Zawinione i chciane, nie? Tak. Także no, kiedy ja sam stawiam się w sytuacji, która nie sprzyja modlitwie, która, nie wiem, ktoś na przykład wie, że się ma pomodlić, robi to z przymusu, on się położy albo... to pewnie tutaj ksiądz też tego doświadczył, chodząc po kolędzie, że czasami wchodzimy do jakiegoś domu, tutaj przychodzi ksiądz, jest błogosławieństwo, z boku chodzi telewizor, jakieś wiadomości, no i wszyscy patrzą w ten telewizor, ale są obecni niby z tym księdzem. No to jest no, podobnie, no, jakbyśmy tutaj teraz rozmawiali, ale jeszcze muszę odmówić różaniec, no to sobie teraz po cichutku dziesiątki różańca tutaj odmawiam. Oczywiście sprowadzam to do absurdu, no ale to coś w ten sensie będzie miało miejsce, kiedy ja chcę się pomodlić i teraz no, jestem śpiący i zamiast jakąś postawę do modlitwy przyjąć, no ja się kładę i należąco, no Pan Bóg zrozumie, zaraz zasypiam, no i tyle miałem z tej modlitwy. No. Dla mnie takim zastanawiającym tematem w ogóle są rozproszenia jako takie. Znaczy, co to jest rozproszenie? Bo tak, ja mam kilka takich obrazów biblijnych, modlitwy Pana Jezusa. Jest w Ewangelii taka scena, kiedy Pan Jezus jest sam na modlitwie i widzi apostołów zmagających się z przeciwnym wiatrem. Czyli co, jest na modlitwie, a widzi apostołów, czyli apostołowie go rozpraszali, czy może on właśnie z Ojcem rozmawiał o apostołach. Może parę razy do Piotra Pan Jezus mówi, Piotrze, modliłem się, żeby nie ustała wasza wiara, a więc rozmawia z Ojcem o apostołach, prawda? No trudno powiedzieć, że ta modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu to była modlitwa, gdzie on był spokojny, wyciszony, prawda, taki błogi stan. No nie, no, po prostu przeżywał dramat całego świata. Czy to było rozproszenie? Nie. Czy jeżeli ja idę na modlitwę, bo mi zmarł ktoś bliski i ja idę na tą modlitwę i myślę o tym bliskim, czy to jest rozproszenie? Moim zdaniem nie. Jeżeli ja mam dramat, bo grozi mi zwolnienie z pracy, idę na modlitwę i zaczynam o tym myśleć, Panie Boże, co będzie, dzieci, rodzina, jak wyżywię, co ten szef, czy to jest rozproszenie? Nie, ja idę na modlitwę z całym sobą, z całym swoim bagażem życia, bagażem doświadczeń, idę, żeby z Bogiem się spotkać i Mu o tym powiedzieć. Po prostu ja idę do przyjaciela, ja mówię, Panie Boże, z tym sobie nie radzę, zobacz, ta sytuacja mnie przerasta, z tym, to mi się tutaj nie układa, nie wiem, zrób coś, no po prostu zrób coś.
I czy to jest rozproszenie? Moim zdaniem nie. Rozproszeniem moim będzie na przykład to, że no nie wiem, no idę na modlitwę i zaczynam myśleć o jakichś wyjazdach, wakacjach, które, albo wspomnienia, które właściwie są nieistotne, po prostu tak mi miło, bardziej się koncentruję na tych wspomnieniach, bo jest miło niż na Panu Bogu. Któraś ze świętych powiedziała, już nie pamiętam, która, czy święta Teresa Wielka, powiedziała tak, tak jak nie jesteśmy w stanie zatrzymać krążących na nieboskłonie gwiazd, tak człowiek nie jest w stanie zatrzymać swoich myśli. Po prostu one będą krążyły. Trzeba je tylko uporządkować. Ja myślę sobie jeszcze w ten sposób, że czasami zamartwiamy się jakimiś rzeczami, ciężko jest też nie myśleć o czymś. Dla mnie takim punktem zawsze znaczącym będzie ta świadomość, kiedy ja sobie uzmysławiam, że właśnie nie jestem na modlitwę, tylko gdzieś odfrunąłem, no bo jeżeli ktoś się modli i teraz przeżywa mocno, miał w pracy trudności, ktoś zachorował, chociażby planuje urlop i nieświadomie tam odfrunął, no to też nie mówimy właśnie o grzechu. Natomiast przychodzi ten moment i ja wtedy zazwyczaj polecam zrobić w ten sposób, aby powiedzieć, Panie Boże, te sprawy, które teraz zaprzątają mój umysł, które są dla mnie w jakiś sposób ważne, które do mnie teraz mnie bombardują. Ja to oddaję. Dokładnie. Tak. Oddaję Tobie i wracam sobie do stanu modlitwy. I tak sobie myślę jeszcze, że o tym, to wrócę może do tego pytania jeszcze wcześniejszego, o tym, co nam pomaga w modlitwie, bo osobiście właśnie tutaj mówiąc, że nie jesteśmy robotami, też musimy pamiętać, że dobrze zdać sobie pewien czas, tak się zbuforować trochę przed modlitwą. Dlatego dobrze jest na przykład na liturgię wejść wcześniej. Mówi się o tym przygotowaniu do mszy świętej, nie bez powodu. O tym uzmysłowieniu sobie... Stanięciu w obecności Pana Boga. Dokładnie, dlatego że... proszę zobaczyć, nie wiem, czy też macie taką sytuację, czy też to przeżywacie, ale ja na przykład, kiedy zaczynam się modlić, to nagle bardzo wiele rzeczy mi się przypomina. Co mam jeszcze załatwić, gdzieś to miałem napisać. To jakby było w mojej pamięci przez cały ten bieg, o którym mówiliśmy, zepchnięte gdzieś daleko. I ja to sobie tak próbuję jakoś wyobrazić, że kiedy staję na modlitwie, duch się wycisza i wychodzą te rzeczy, które ja gdzieś no, powinienem je pamiętać, powinienem je zrobić, ale pęd życia je zrzucił dalej. I one dopiero wtedy wypływają. I kiedy ja mogę sobie jakoś się zharmonizować, odłożyć na bok, wtedy staję czysty na modlitwie. A my przychodzimy często na modlitwę z biegu. Wydaje nam się, że to jest tak jak odpalenie komputera, wejście na Face'a, się zaloguję i już jestem. No nie jesteś. Po prostu przyjąłeś pewną pozycję i duch, który chce spotkać się z Bogiem, on też wymaga czasu. No naprawdę, nie uspokoją się w nas pewne rzeczy, kiedy sobie to czasu nie damy, no ale tu znowu wracamy do punktu wyjścia, bo okazuje się, że nawet sama modlitwa jest wymagająca i z jednej strony no, można mieć do siebie wyrozumiałość, że ona nie jest doskonała, że wiele rzeczy się w moim życiu dzieje, że byłem na modlitwie, na przykład na mszy świętej, a ciągle myślę o chorej babci na przykład, czy o śmierci dziadka i że mnie to jakoś wewnętrznie tak rozstraja, że ja Boże jestem przy Tobie, bo wiem, że przy Tobie jest tylko moja nadzieja, ale myśli mi tam uciekają, a z drugiej strony może być też... tutaj co ojciec wspomniał, że ja przyszedłem na mszę świętą i się od razu wyłączyłem, myślę sobie o... Zaczyna się euro, jak tam nasi wypadną, prawda, jak mecze pójdą. No właśnie, i to teraz zaprząta moją głowę, nie? Tych technik pewnie koncentracji na modlitwie jest dużo, to w zależności od tego, nie chcę tego tematu i ciągnąć, żeby was tutaj nie znudzić. No ale też warto tak realnie na siebie spojrzeć, nie? Bo my czasami się oskarżamy. Ja pamiętam kiedyś rozmowę z taką starszą panią, ta pani była przeurocza i ona mówi tak, wiecie co, ja to chyba się już tak nie umiem modlić, bo ja z tym Panem Bogiem tak po prostu rozmawiam. No po prostu mistrzyni życia duchowego mówi, że nie potrafi, nie? Także jesteśmy ludźmi z krwi i kości i to trzeba w nas wpisać i niektórzy mogą zazdrościć cholerykom, że potrafią po prostu spontanicznie się gdzieś tam wyskakiwać i chwalić Pana Boga, a ktoś może powiedzieć, że będzie ktoś introwertykiem, powie, ale ty jesteś skupiony na modlitwie, a ani jeden, ani drugi nie wykonał żadnego wysiłku, po prostu tak, byli sobą. Po prostu taki mają temperament osobowość, no. Tak. No modlitwa to nie emocje, one towarzyszą modlitwie, ale zobaczcie, jak tutaj ojciec powiedział, ja sobie wspomniałem, przecież jak my modlimy się chociażby psalmami. I zobaczcie, ile w psalmach jest opisanych dramatów ludzkich, trudnych sytuacji życiowych, gdzie psalmista uskarża się, to mi się stało, tamto mi się stało, tutaj mnie prześladują, tutaj chcą mi krzywdzić. I on w tym wszystkim odnosi się do Pana Boga
oddaję to wszystko Panu Bogu. Potem dziękuję Panu Bogu za Jego opiekę, za to, że ciągle jest przy Nim. Dla mnie modlitwa to jest takie rzeczywiste stawanie z całym moim życiem, z moimi słabościami, rozproszeniami, też z taką tęsknotą, żeby ta modlitwa była piękna i też taka emocjonalna, chociaż to zależy pewnie dużo od temperamentu. Ale generalnie wydaje mi się, że w całej tej modlitwie chodzi o to, żeby pogłębiało się nasze zaufanie do Pana Boga, nasza więź z Bogiem, że my się do Niego zbliżamy i mamy coraz większe zaufanie i stajemy się jak to dziecko, które po prostu z czasem bezgranicznie zaczyna ufać swoim rodzicom. Podobało mi się to porównanie. Z którym będziemy się mierzyć do końca naszego życia i ciągle będziemy ją poznawać, czym ona tak naprawdę jest. W trakcie tutaj śledzę czata oczywiście i Monika, uwielbiam Monikę i jej pytania. Monika pyta tak, czy ojcowie i ksiądz Mateusz zdefiniowaliby w jakiś sposób ten głos Boga? Mówimy, że Bóg mówi przez drugą osobę, przez różne sytuacje, że to natchnienie czy wewnętrzne poruszenie, mówi podczas modlitwy, czy i kiedy możemy mieć pewność, że to mówi do nas Bóg? Kto zaczyna? Ojcowie czy ja? Ja to może podpowiem tylko, że to nie jest prosta sprawa, Monika, wiesz. Są rzeczy oczywiste i nieoczywiste. Są sprawy dużej wagi, gdzie trzeba to bardziej rozeznawać i sprawy mniejszej wagi, gdzie sprawa się wydaje bardziej jasna, oczywista. Która bardzo oczywista będzie wtedy, kiedy będziemy mówili o grzechu i o niegrzechu. Na pewno ci Bóg nie podpowiada, żeby zrobić coś, co jest grzeszne. Ja tutaj chcę polecić serdecznie, jest taki tekst albo konferencja ojca Józefa Augustyna, jezuity, na temat rozeznawania duchów, badania duchów, rozeznawania duchowego. I tam on daje taki bardzo szeroki wstęp, a później niezwykle konkretnie rozeznawać, czy od kogo i jaki głos pochodzi, bo na święty Jan dajcie duchy, nie? Czyli że nie każde natchnienie, które mamy, no ono musi pochodzić od Boga. Natomiast no taki pierwszy rzecz to będzie, czy czujesz pokój na myśl o tym. Się poznaje, nie? Tak, owocem ducha jest miłość, uprzejmość. Jeżeli to wszystko towarzyszy twojemu życiu, to co jest owocem ducha, no to można powiedzieć, że tak, idę dobrą drogą. Zobacz, czy to nie jest grzeszne, zobacz, czy czujesz wewnętrzne właśnie jakąś harmonię, nie? Czy masz jakieś pragnienie tego. Są takie pierwsze głosy, gdzie się jakby Pan Bóg pociąga się trochę, zanęca, tak jak rybki się zanęca, nie? Także to, no i tyle, no. Nie, to ksiądz Mateusz, ksiądz tylko pytania zadaje księże, czekamy na odpowiedź. Monikę bardzo dobrze znam i te jej pytania, dlatego mnie zupełnie nie zdziwiło, że się tu pojawiła ta kwestia. Ja kiedy się zastanawiam, czy to mówi Pan Bóg, czy to może mnie się wydaje, to właśnie zadaję sobie pytanie, dlaczego moje serce się w tym momencie akurat poruszyło przy takiej myśli, czy przy takim słowie, które czytam. Dlaczego akurat to? Czy to ma w ogóle jakieś odniesienie do mojego życia, do tego, co mnie spotkało? Może ma to odniesienie do życia kogoś, kto jest mi bliski i tak dalej. Czyli w pewnym sensie to znowu wracamy do tych owoców, czy są owoce tego, co usłyszałem. Ale czasem mam też takie doświadczenie, że po prostu nie rozumiem tego poruszenia mojego serca. Nie widzę związku. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, dlaczego teraz zaczynam coś przeżywać, dlaczego akurat na ten fragment Pisma Świętego moja uwaga się skupiła. I co wtedy pozostaje? No, jeśli ktoś by mnie zapytał, co ma zrobić z takim słowem, no to pewnie przykład mamy prosty. Maryja, która zachowuje to w swoim sercu i później szuka sytuacji, do której to się odnosi. Zobaczmy, że jak się Jezus zgubił Maryi i Józefowi, to gdzieś to wyczytałem, chyba to był arcybiskup Ryś, ale nie dam głowy sobie uciąć, że jej po 20 latach dopiero się rozjaśniło, po co było to doświadczenie i że rzeczywiście Bóg przez to mówił
ją przygotowywał do wielkich rzeczy. I nie jest powiedziane, że Pan Bóg nas nie przygotowuje do wielkich rzeczy. Bo dlaczego nie? Dlaczego nie? Skoro jesteśmy z Nim blisko, to też możemy działać wielkie rzeczy. Dlatego warto rzeczywiście chłonąć słowo. Czasem nie rozumiejąc, dlaczego akurat to tak do mnie dzisiaj trafia. Oczywiście to mogą być też emocje, no ale jesteśmy ludźmi, to znaczy też mamy emocje, bez tych emocji się nie obędziemy. Ale no pewność też, bo jeszcze mi jedna myśl przyszła do głowy, też jak ktoś mnie pyta może nie tyle o głos Pana Boga, ale o to, skąd ma mieć pewność, że On działa, no to ja mówię tak, mamy 7 momentów, w których możemy mieć absolutną pewność, że Bóg działa, nawet jeśli my tego działania nie będziemy widzieć, albo go nie przyjmiemy, albo je zlekceważymy. To są sakramenty. Tu możemy mieć pewność. Oczywiście to nie jest, że tylko wtedy Pan Bóg działa, ale wtedy pewność można mieć. Niezależnie od tego, jaka będzie nasza kondycja emocjonalna, duchowa i tak dalej, nawet jeśli w Kościele nie byłoby jednej osoby wierzącej w obecność Jezusa w Eucharystii, ale byłby wyświęcony prezbiter, który tę mszę będzie sprawował, to i tak Jezus przyjdzie pod postacią chleba i wina. Chciałbym, myślę, że te kwestie dość żeśmy już omówili, chociaż można by jeszcze gadać i gadać. Chciałbym Darka zapytać, bo to jest ciekawa też sytuacja, którą zauważam, że ludzie młodzi właśnie tych sakramentów, tego czytania Pisma, jakby tego nie zawsze to czują. Może jeszcze z Pismem Świętym nie jest tak źle, bo gdzieś jest takie poczucie, że to jest natchnione słowo i rzeczywiście święta księga, która może coś powiedzieć. Ale jak przekonać kogoś do tego, że sakramenty są potrzebne, że to nie jest tylko czysty rytualizm, ale że to może być momentem spotkania z Bogiem. Ja bym powiedział przede wszystkim i na początku, że jeżeli ktoś chce doświadczyć Pana Boga w działaniu w sakramentach, to nie ma się co spodziewać, że nagle go zobaczy, że będzie miał jakąś wizję, albo że usłyszy taki głos, jakby osoba obok mówiła, bo przede wszystkim sakramenty to nie jest rzecz, która działa na zmysłach. Zmysły o tym nie decydują. Zresztą święty Tomasz Zakwinu pisał w psalmach, że to wiara dosięga istoty sakramentów, a nie zmysły. Nie, bo sakramenty są czymś, co wykracza poza to, co widzialne, namacalne, ale jednocześnie jest to gwarancją doświadczenia Pana Boga. Wtedy jedynie, kiedy przychodzi się z wiarą do tych sakramentów, nie, można doświadczyć działania Pana Boga w sakramentach i się do nich przekonać, kiedy ma się do tego wiarę, bo ona jest takim naczyniem, z którym można przychodzić do tego siedmiorakiego źródła. Wspomniał ksiądz jeszcze o rytualizmie. I może to rzeczywiście tak zniechęca wiele osób, bo to myślę takie powszechne pytanie, po co mam chodzić do kościoła, skoro Bóg jest wszędzie, po co mam właśnie przyjmować sakramenty? I właśnie to jest ten taki rytualizm, który przejawia się w tym pytaniu, i żeby się przed nim jakoś tak obronić, ważna jest intencja i świadomość tego, po co się w ogóle idzie, nie? Bo jeżeli jakaś osoba nie jest przekonana do tego, co, po co idzie się do Komunii Świętej, po co się ją przyjmuje, po co chodzić do spowiedzi, wyznawać grzechy drugiemu, może nawet gorszemu człowiekowi, cytując młodych ludzi, po co to wszystko? To trzeba mieć tą świadomość w sobie, że w sakramentach działa Duch Święty, że sakramenty zostały już ustanowione przez Boga i w Piśmie Świętym, które jest, jak ksiądz powiedział, w które już bardziej się wierzy, że są natchnione niż rytualne sakramenty, to w Piśmie Świętym jest właśnie o nich to potwierdzenie. One tam występują, ale to, co ja też jakoś jest takim moim ostatnim doświadczeniem, to, że takie bardziej potrzebne zrozumienie Eucharystii.
dlaczego właściwie Kościół dzisiaj mówi o tym, że komunię świętą trzeba przyjmować, że ona daje taki duchowy wzrost. To, co robiłem, poprosiłem właśnie tak usilnie Ducha Świętego, aby on objawiał mi to, jaka ona jest ważna, czym ona jest, jaka jest jej istota. I po jakimś czasie właśnie, też dzięki Słowu Bożemu, kiedy czytania były o tym, że Jezus daje swoje ciało i że to przyjmowanie tego ciała, spożywanie go, co było wielkim oburzeniem dla ówczesnych Żydów, że to daje życie i jednocześnie łączy z Jezusem, daje taką prawdziwą relację z Nim, daje ten dar jedności. Także powiedziałbym, że komunia jest dla mnie ostatnim takim mocnym doświadczeniem przyjmowania Jezusa i nowego odkrycia Eucharystii. Nie, dlatego powiedziałbym, że znowu trzeba prosić. Trzeba prosić o to, aby zrozumieć coś, czego się nie rozumie. Szczególnie Ducha Świętego. Tutaj bardzo ważną kwestię poruszył Darek, że żeby prosić Ducha Świętego o to, żeby On też w nas się modlił, nam rozjaśniał te wszystkie ciemności czy wahania, które w nas się pojawiają. Mówimy tutaj o Piśmie Świętym często. Tak jak mówiłem, mam wrażenie, może się ojcowie z tym nie zgadzają, że jednak ludzie nie mają aż takiego wielkiego problemu z Biblią, że to jest natchnione słowo. Ale Biblię przecież też można instrumentalnie traktować. Choćby to słynne otwieranie na chybił trafił. Co mi teraz, Panie Boże, powiesz? Czary mary, abrakadabra. I szukamy przepowiedni. Jak czytać Pismo Święte, żeby tam się spotkać z Bogiem? To będzie bardzo skomplikowane, bo są zwolennicy, którzy mówią, że no po prostu, no oczywiście tych technik czytania Pisma Świętego jest kilka, ale też z drugiej strony jest cała kwestia oczywiście rozumienia adresata, kontekstu. Komentarzy odpowiedni. Ja myślę, że może to jakbyśmy, to ksiądz Mateusz nie przyśnie dzisiaj z kolei przy naszych wypowiedziach, to może byśmy się kiedyś nawet może spotkali, jak będą takie zapotrzebowania, piszcie tutaj do katalizatora i powiedzieli trochę więcej na temat właśnie czytania Pisma Świętego, bo temat jest dość rozległy, ja bym tego nie chciał, nie wiem, czy to jest Franciszek, może tak jest wrócić, nie? Ale tak go tutaj spłaszczyć, bo z jednej strony wydaje się takie proste, otwieram księgę, czytam, jest to księga życia, księga słowa, my wiemy, że to słowo nigdy nie jest bezowocne, więc mogłoby się wydawać, no, że no, po prostu biorę, siedzę i czytam i to słowo mnie przemienia. To słowo będzie dotykać, tylko żebyśmy przypadkiem źle nie zinterpretowali tych słów. To jest tak troszeczkę jak ktoś może powiedzieć, że czasami mówimy w ten sposób, nie, strasznie mi się podobasz. No. Ja to uwielbiam, to sformułowanie, jest strasznie piękne, jest strasznie ładna. No słowo jest słowo, no ale rozumiemy, o co w tym chodzi, tylko z kontekstu, mimo tego, że to jest gra słów. I można by tak zrobić czytaniem Pisma Świętego, że po prostu wchodzimy w to i nagle się okazuje, że... Także no, ja tu się tylko tej odpowiedzi uchylę. Jest zdanie w Biblii, które mówi, że żadne słowo od Boga natchnione nie jest do prywatnego tłumaczenia, prawda? Mniej więcej tak to słowo brzmi. I to, co Darek mówił odnośnie Ducha Świętego, który przecież jest tym, który natchnął autorów ludzkich i on jest też tym, który pozwala nam to Słowo Boże zrozumieć. To ja sobie nie wyobrażam, znaczy wyobrazić sobie mogę, ale no, trudno podchodzić do czytania Pisma Świętego, nie poprosiwszy o dar Ducha Świętego, który pozwoli to Słowo Boże zrozumieć, właściwie zrozumieć. To jest raz. Dwa, ważne jest, to my tutaj też tak patrzymy na naszego założyciela, świętego Franciszka, który po prostu, można powiedzieć, że z każdym tekstem Słowa Bożego leciał do kapłana i prosił, wytłumacz mi to, jak ja mam to rozumieć, prawda? Więc myślę, że to rozeznanie też
I szukanie tego rozeznania wśród autorytetów jest niezwykle ważne. Dzisiaj mamy mnóstwo tych autorytetów, są rekolekcje, Lectio Divina, są naprawdę bardzo dobre komentarze można rzeczywiście to Słowo Boże starać się dobrze zrozumieć, aczkolwiek jest jedna bardzo ciekawa rzecz, którą jeden z naszych profesorów powiedział, biblistyki, i to też mamy na początku katechizmu, a mianowicie, że chrześcijaństwo nie jest religią księgi. My jesteśmy religią słowa i wchodzimy w relację ze słowem, prawda? Żeby rzeczywiście wchodzić w relację z Panem Bogiem, to jest chyba istotne też w czytaniu Pisma Świętego. Ja wchodzę, chcę wejść w relację z Panem Bogiem, bo naprawdę jest wiele osób, które bardzo dobrze zna tekst Pisma Świętego, potrafią żonglować fragmentami na każde tematy. Ale to nie jest słowo, które dotyka ich serca. Nie? Słowo jest wtedy skuteczne, kiedy dotyka rzeczywiście mojego serca, kiedy coś w tym sercu przemienia. Temat rzeczywiście Pisma Świętego jest bardzo rozległy, ale dziękuję ojcom za tę otwartość na kolejne spotkania. Mam nadzieję, że uda się to zrealizować. I tu bardzo ważna rzecz została przez ojca Franciszka powiedziana, że chrześcijaństwo nie jest religią księgi, tylko religią słowa i to słowa wcielonego. To jest też mój ulubiony teologiczny temat, też wcielenia, tej kenozy, która wtedy się dzieje, uniżenia Boga, który staje się człowiekiem. Dalej idąc, też i my stajemy się narzędziami, przez które słowo może się wcielać dzisiaj, ale to zostawiamy na boku, bo już jest godzina 21:40. Wyczerpaliśmy przynajmniej czas, bo tematy nie. Bardzo dziękuję gościom dzisiejszym naszym, ojcu Leonardowi, ojcu Franciszkowi, Darkowi również, za to, że wzięliście udział w tej rozmowie o tym, czy Bóg jest milczącym i nieobecnym, czy jednak można Jego głos usłyszeć. Dziękujemy serdecznie. Spokojnego wieczoru. Jak ktoś ma jeszcze chwilkę czasu, to zapraszamy na nasz kanał bez sloganu. Tak jest, bo tam na żywo zaraz będzie Franciszek, będzie prowadził modlitwę, także tak. Może akurat. No a bo mamy taki zwyczaj, 21:45, krótkie słowo, 22 odmawiamy teraz w czerwcu litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a potem kompletę. Dzięki też Darek. Darek też zaprasza na swój na pewno profil na Instagramie, gdzie dzieli się też słowem. Tak, tak. Rozważenie Ewangelii i jakieś posty. Bardzo zapraszam. Światło nam padło. bardzo wam wszystkim dziękuję. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinki Katolizatora, ale to już po wakacjach, bo to było ostatnie nasze spotkanie przed wakacjami. Zaraz mamy Euro. Dzisiaj gra Iga Świątek, walczy o ćwierćfinał, więc śledźcie nasz profil, polubcie go, subskrybujcie kanał i bądźcie czujni, bo nie wiecie, kiedy przyjdzie ten moment, że znów w Katolizatorze się spotkamy. Może też i z ojcem Leonardem i ojcem Franciszkiem. Zaproszenie jest, ich gotowość jest. Będziemy dalej w kontakcie. Wielkie dzięki, dobrego wieczoru, dobrej nocy.